veteran fighter's vocabulary. Forged by the days of no holds, barred when gloves were merely an option, he is metal to the core. Please welcome Josh the War Monster!
charge. Marcin, spokojnie, tak jakby starał się wciągnąć swojego rywala. Czarny to absolutnie legenda światowego MMA. No gość, który zwiedził wszystkie największe organizacje na świecie. I mamy tutaj właśnie elementy ze strony Josha Barneta. Jest to zawodnik MMA, miszkę z wrestlingu. I mamy tutaj właśnie elementy tego brudnego boksu. Ale też wielu ekspertów, wielu kibiców, a właśnie w ten sposób gdzieś przewidywał ten pojedynek, że Barnet będzie zaciągał wrócę na podsiadkę i pracował właśnie tym brudnym boksem, który jest akurat jego bardzo mocną stroną. Tak, jest to mistrz catch wrestlingu, ale sam też w wywiadzie powiedział, że jest bardzo potrzebny zawodnikiem bokserską i na pewno inne zdanie ma Marcin Róża-Różański, ale naprawdę wydaje się, że Josh bardzo aktywnie pracuje w tym clinchu i stara się jak najwięcej zadawać obrażeń Różalowi. Już pojawiło się rozcięcie na twarzy Marcina Różańskiego. Marcin spokojnie czeka, wie, że już Barnet nie skończył, że pięknie, naprawdę pięknie wyczerpał, bardzo dobry lewy na przekroku, który dochodzi do twarzy Josha Barneta. Różański zawsze w swoich pojedynkach, a nawet tych kickboxerskich prezentował bardzo często taką pobitę na wyniszczenie, na przełamanie rywala, więc dla niego to jest woda na młyn. Ale zebrał dwa ciosy Josha Barneta, po czym momentalnie wyszczelił prawym sierpowym, pamiętam jak knockoutował tam Brazylijczyka w Pantoporte. Ale zamknięte Barożyko i to nie jest najlepsze wyjście z sytuacji. Josh Barnet dobrze pracuje z bliższą pozycją. I kolejne mocne ciosy dochodzą do głowy Marcina Różańskiego. Po rozcinanej trybie do tułowanej głowy Wyżala. Mocno krwawi prawe oko Marcina Różańskiego. Na tarcie Josh Barnet, defensywnie Marcin Różański. Tutaj naprawdę już panowie wymienili sobie dużo, dużo uprzejmości. Josh Barnet stara się realizować swoją taktykę, umęcza Marcina w clinchu i tam stara się blokować jak najwięcej ciosów na głowie Marcina. No nie widzieliśmy go w zawodowych startach. A przez ponad 3 lata wraca Różale do formuły, który jest rozbudowany. Trafił Marcin Różański i lekko zapiął się w pozycji Josh Barnet. Świetne te ciosy i skróty dystansu Marcina na przekroku. Piękny łokieć, ale kontruje do Josh Barnet. I mamy liczonego Różala. Dawaj Marcin, wstawaj. Wstawaj, wstawaj, wstawaj Marcin. A to, że wstanie, to jestem pewny, ale zobaczymy jakie będą konsekwencje. Abyś odpłacił się za tą świetną akcję Różala Barnet. Na pewno Róża go chwali, na pewno nie będzie starał się przytrzymać, bo już widzimy, już próba odprowadzi. No i mamy pierwszą rundę. Sam Róża przed tym pojedynkiem powiedział, że na pewno nie chciałby, żeby to poszło w decyzję. Mamy już pierwszy knockdown i naprawdę to się nie zanosi. Trafiał zarówno bardzo mocno jeden, zarówno i drugi. Ciężko, ciężko Róża zbliżał do narożnika, państwo tego nie widzieli. To jest waga ciężka, kategoria 120 kg, to naprawdę te pięści ważą. A w momencie, gdy mamy gołe piąchy, to jesteśmy w stanie się tylko domyślić, że to naprawdę waży tony. No, ale świetnie trafił tym prawym crossem, czym zaskoczył Barneta, ale za chwilkę przyszła
także z lewej strony Amerykanina. Sprawdza Josh Barnett przy ruchy. Widać, jak parkuje ciosy na kolejne podwoje. Mamy kolejne liczenie. Krótki cios, ale z tej krótkiego dystansu potrafi generować niesamowitą siłę Barnett. Stanie, spokojnie. Tak, widać wydoszczenie ze strony Marcina. Jest knockdown, ale na spokojnie. Poczekał, aż sędzia wyliczy na 8. Stał, wiedział, że potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby do siebie dojść. Od razu nie wrywał się na te nogi. Wiedział, że to jest czas dla niego, po to, żeby to mogło wykorzystać. Teraz sędzia Bromberg zaprasza lekarza, żeby ocenić, jak wygląda to oko Marcina. A chodzi w klatce jak lew. Josh Barnett naładowany adrenaliną. Nie ma mowy o pozostaniu w neutralnym narożniku, ale też się uznamy, że specyfika Gali Genesis walk na dziurę pięści jest troszeczkę inna niż ten sztywny regulamin. No, a zaczęły się schody dla Różala i jeszcze kilka piętnych musi zakończyć, że nie zaskoczy na pojedynek w pewnym dystansie. Tak, ale Marcin zawsze powtarzał, że on chce sportowych wyzwań i w 100% gwarantuje to Josh Barnett, mistrz UFC, naprawdę wiele osiągnięć, nie tylko w cash wrestlingu, ale wiele osób też nie wie, ale ma ten pan też za sobą walki w boksie i też wielu naprawdę słabych, wielu słabych osób, którzy mają walkę z partnera. Kolejna świetna wymiana i bok ze strony Josha Barnetta. Łok raz w łokieć, raz ciosy na korpus. To jest woda na płyta Barnetta, nie powinien zostawać się wciśnięty w siatkę Różalski, bo tutaj no zobacz, nawet takimi fizycznymi czasami konsekwentnie rozbija, a Różala Josh Barnett. Tak, widać przede wszystkim tutaj doświadczenie ze strony MMA, ten brudny boks, widać, że praca jest w liczu nie po to, żeby tylko odpocząć, żeby zmęczyć rywala, ale żeby zadać mu jak najwięcej obrażeń, widać, że to plan bardzo dobry lewy, zachwiał się Różal, pod trudę, ale wystrzelił, chowa się po rybi, ale momentalnie Josh Barnett przechodzi do kliczu. Na ile to była zasłona dymna, a na ile faktyczny kryzys po kolejnych ciosach Barnetta. Trudne chwile przeżywa w tym pojedynku Różalski, no ale a wiedział, na co pisze się, wychodząc do takiego zawodnika jak Josh Barnett. Widać trudy pojedynku na obu twarzach, ale zdecydowanie bardziej widać to po Marcinie. Idę na oko, kurwa! Jeszcze raz zobaczmy te najlepsze akcje. Ale się idealnie w tempo tym łokciem. Brudny boks, będziemy to powtarzać. To jest element, w którym Josh Barnett jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Kropka. Niezależnie, że jego prime już dawno minął. Pewne rzeczy się nie zmieniają, co pokazuje w tym pojedynku. I tak jak pokazuje to, że właśnie tych grapplerów, zapaśników, ta praca w tym brudnym boksie nie męczy, bo to te łapy nie puchną, nie są przez to wolniejszy w stójce. Po Marcinie widać, że jednak odczuła te trudy tego pojedynku w momencie, gdy ta walka jest zrobiona w stójce. Patrzcie, ten Josh Barnett do Różala. Nie będzie trzeciej rundy. O, lekarz chyba ma spore obiekcje co do tego prawego oka Różala, który zresztą on Polak anonsował, że nic nie widzi na to prawe oko. W konsekwencji ten pojedynek zostaje przerwany i dobrze, no bo bijatyka bijatyką, brutalność brutalnością, nie krwią, ale rozsądku troszeczkę i zdrowie jednak trzeba zachować, chociaż na pewno Róża będzie kwestionował to zatrzymanie, ale wiadomo jak jest Marcin. Panie, jak Róża powiedział, on by tak jak w tym ringu w ogóle umarł, ale naprawdę ogromny, ale to ogromny szacunek dla obu panów. A Josh Barnett przyjechał tutaj naprawdę świetnej dyspozycji i naprawdę mocno przygotowany. No to oficjalnie w takim razie. Panie, panowie, walka skończyła się po rundzie drugiej. Your winner, the War Master, Josh Barnett! A więc zwycięzca walki wieczoru dzisiejszej gali jest dalej, jest nim Amerykanin Josh Barnett. A za chwilkę będzie przy nim Dominik Górniak i na pewno zapyta o ten pojedynek absolutną światową legendę tego sportu. Josh, huge man, great war.
fight, besides the technical elements, besides the violence, the action, is that I felt like I was in the ring with a brother. I felt like I was in the ring with someone that I loved, even though I didn't know. And he brought that out of me, and I hope he has that feeling in his heart too. When I got to know him, to hear about him, and see his words, I felt like, yes, another man of my spirit that I can't lose in this ring. If he wins, I can't lose. If we meet in this ring and we hit and we shed blood, this is a matter of love. This is a matter of something of a higher level. This is our bodies speaking with our spirit. And I'm so elated to be here. I'm so happy to get to know this man, who I feel like is my brother now. No, niesamowite słowa Josha Barnetta. Przede wszystkim powiedział, że oprócz tej warstwy technicznej, oprócz tego, że to była krwawa wojna, to on tutaj poczuł się w tej klatce, jakby walczył ze swoim bratem, jakby walczył z człowiekiem, którego dusza jest mu bardzo bliska i jest zachwycony tym, że mógł poznać Różala nie tylko poza klatką, ale też w klatce, bo mówi wręcz, że zakochał się w tym pojedynku i w tym, jaka więź tutaj połączyła w tym starciu. So, bare-knuckle boxing is something for you for the future? Yeah, possibly, but it's hard on you. My hands are swollen, not broken, pretty sure of that, but they're swollen. He's got a hard head. He's a tough guy. It took a lot to put him down. I don't think he's ever been dropped. You know, he's a tough character. Zapytałem o to, czy Josh planuje kolejne walki. Powiedział tak, ale musi oczywiście trochę odpocząć, zagoić rany. Co prawda ręce nie są połamane, ale są potężnie spuchnięte. Powiedział, że Różal jest bardzo twardym wojownikiem, bo przecież nie przypomina sobie, żeby widział go na deskach, po ciosach, a w tej walce padał, ale się podnosił, walczył dalej. Thank you very much, Josh, and we wish to see you again here in Poland, this cage of Genesis. I hope so, or KSW or whatever, or just to be here, seminars, anything to... I've spent so much time here, before the fight, doing nothing. And everyone, what do you think of Warsaw? What do you think of Poland? And I have to tell them, I don't know yet. I know this is a beautiful country with beautiful history and very interesting people. I want to spend these last days here getting to know what Poland is. It's been nice. Okay, Josh jest zachwycony Polską, ale nie miał okazji jeszcze za dużo zobaczyć. Ma nadzieję, że mu się to uda zrobić w przyszłości i bardzo chciałby wrócić do Polski, żeby walczyć czy to w Genesis, czy w KSW. Thank you. One last thing. I want everybody here and everybody at home to put their hands together for Rusal, for being such an amazing fighter, for being my brother in the ring, and for being an example of what fighters should be in their heart, in their spirit. This is a man right here. Josh poprosił o brawa dla Różala za to, jakim jest człowiekiem, jakim jest fighterem. No skoro już został wywołany Marcin do tablicy, to przede wszystkim witaj z powrotem. I co, to była ta wojna, na którą czekałeś, oczywiście nie z takim wynikiem pewnie, ale wojna znakomita, no i słowa Josha też chyba cię podbudowały. Dobry wieczór wszystkim, bardzo dziękuję za wspaniały doping. Dziękuję telewidzom, wszystkim, którzy oglądali to, którzy wykupili pay-per-view mimo ciężkich czasów. Bardzo dziękuję Maćkowi i super, że otworzyliśmy nową kartę, bo brakowało mi, Maciek, ciebie, naszych wspólnych rozmów. Bardzo dziękuję Krzyśkowi, który z Maćkiem tworzy ten projekt. Jest bardzo serdecznym, tak samo moim przyjacielem. Dziękuję Michałowi, Materli, wielkiemu mistrzowi, Arturowi Szpilce, wszystkim chłopakom, którzy mi kibicowali, bo oni są dla mnie motywacją. Patrząc na ich walki, ja jestem troszeczkę od nich starszy. To było to, o czym ja zawsze mówiłem, ta wojna. Niestety wojna nie poszła od początku po mojej myśli. Josh jest bardzo dobrym bokserem, ja nie jestem bokserem, nigdy nie byłem, zawsze byłem chuliganem. Po prostu znalazł na mnie patent, prawda? W pierwszej rundzie oko już przestało widzieć w 100%. I też przez to, że no, to jest oko, które jest z przodu, to też nie miałem takiego przeglądu i bałem się zaryzykować szarżą. No ale no, co, no nie zawsze jest 1 maja, tak? Przegrałem, jest to wliczone w nasze ryzyko. Nie wstydzę się porażek i one mi nie przeszkadzają. Tylko jest w tej normalnej świecie przykro. Wspomniałeś o tych nowych kartach, które otworzyłeś z Maćkiem. Nowe karty też, jeśli chodzi o twoje przygody ze sportami walki, no bo teraz gołe pięści. Czy zapiszesz jeszcze jakieś słowa, czy twoja pięść znowu ląduje na czyjejś twarzy w tej klatce?
wiesz co, no, zależy kiedy będzie następny projekt, zależy jak to wszystko będzie, wiesz. Problem też polega na tym, że ja mam 42 lata, oczywiście są zawodnicy starsi, no Josh ma 43, prawda? Ale fajnie chodzi na nogach, ja mam problem akurat z nogami, bo mnie dołatnił, prawda? I dlatego zawsze sobie dystansowałem nogą, dużo kopałem. No teraz niestety są same ręce. No patenty moje nie zdały do końca egzaminu. A co będzie dalej? No zobaczymy, najpierw muszę oko otworzyć. Dziękujemy Ci bardzo, Żel, i przede wszystkim witaj z powrotem. Witaj do... Dziękuję bardzo i wszystkim dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Szanowni Państwo, to już wszystko, co zobaczyliśmy na dzisiejszej gali Genesis. 7 świetnych pojedynków. Ta noc zapadnie nam w pamięci na długo, a my teraz wracamy do naszego studia.